Siema, Hejos, nareszcie odebrałem moją fajerkę. Znaczy, jeszcze dzisiaj nie odebrałem, ale dzisiaj. No dobra, fajerkę. Ja mówię fajerkę, a widzowie, którzy wbili na odcinek, nie wiedzą, o czym ja będę mówił. Chodzi o Hyundai Fireblade 900 z 99 roku, 1999 roku, CBR RR SC33. To jest mój sprzęt, który 2 lata nie był jeżdżony, bo po prostu trafił do złego mechanika. Po prostu powyciągał sprężyny, nie umiał tego złożyć i Bogusz się tym zajął. Mówi, że na sezon będę miał gotowy, czyli po świętach. Dzisiaj do mnie zadzwonił, mówi sobie poradził. Mówi, masz tu koleżanka, chciała coś ci powiedzieć, na odcinę wrzucił i mówi, w piątek jest do odbioru. Muszę sobie załatwić teraz kogoś, kto mnie zawiezie tam do niego i po prostu na kołach będę wracał, czyli odcinek wam nagram. Czyli fajerka wraca do Bleka na garaż. W tym kasku ją będę odbierał. Niestety przytyło mi się trochę, także nie ubiorę kombinezonu, bo mam Dainese, mam właśnie Ducati, kombinezon i Xona. No ale niestety nie mieszczę się po prostu no, z 65 kg przytyłem na 8,8 nie robiąc w ogóle masy. No i słuchajcie, no i teraz tak, porządki będę musiał porobić, żeby fajerka jeszcze mi tutaj wlazła. KXD na razie nie jeździ, bo nie mamy kiedy po prostu pojechać na jakąś miejscówkę. Czyli KXD pójdzie tam, fajerka wejdzie na swoje stare miejsce. Kto nie zna fajerki, to dopiero w odcinku piątkowym zobaczy. To jest ścigacz 900, 138 koni. Mam go już 10 rok, czyli jeżdżę nim 10 lat. O ścigaczach można powiedzieć trochę wiem, bo po prostu jeździłem, dużo jeździłem. Zrobiłem ogólnie na dwóch ścigaczach około, nie wiem, tam 30 tysięcy kilometrów, czyli to troszkę jest. No i po prostu, no banan na gębie, no bo po prostu ścigacz wraca do mnie. No pięknie kręci teraz na maksa obroty, czyli na 13 tysięcy obrotów od razu. No ogarnę to w piątek. Ale przy okazji otwarcia sezonu motocyklowego, właśnie dużo z Was osób jeździ na ścigaczach, jeździ szosowymi motocyklami. Ja po prostu chciałem Wam przekazać parę spraw, bo niektórzy dopiero może zaczynają. Dla tych może to jest skierowane, którzy dopiero zaczynają lub w ogóle chcą zacząć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o maszyny takie jak 600, ścigacze, 1000, miejcie respekt przed nimi, bo to są naprawdę bardzo mocne maszyny. Tam jest zupełnie inny środek ciężkości, jeżeli wcześniej innym motocyklem jeździliście. Tam jest inny w ogóle, inne położenie, w ogóle inne wyważenie. Inaczej się tym skręca. Pokrótce chciałem Wam w tym odcinku powiedzieć, żebyście się tam już nie certolili z tym, jak chcecie wchodzić dobrze w jakieś tam zakręty, żebyście nie uczyli się tego o tym przeciwskręcie, o tym, o tamtym. Ja Wam po prostu w tym odcinku teraz na prosto wytłumaczę, jak macie pokonywać zakręt. Przede wszystkim macie uważać na samochody, bo po prostu tych samochodów na ulicy jest coraz więcej. Nie patrzą w lusterka, nie robią Wam miejsca na przejazdy, czyli warto czasami po prostu tak jak ja przeczekać, usiąść w tej kolejce, nie przepychać się między tymi samochodami, bo po prostu jest tych samochodów teraz za dużo. To nie jest tak jak 10 lat temu, że po prostu stały sobie 2-3 i one wiedziały sobie pyk, pyk tam do prawej, tak i sobie lewą stroną mogliście sobie ominąć to w jakimś tam korku na skrzyżowaniu. W tej chwili bym tego nie polecał, bo przez to są jakieś tam wypadki, jakieś po prostu różne takie historie. Jakby to powiedział Bartek, nie wiem, takie jakieś komplikacje. No, ale dobra, w tym odcinku chciałem Wam właśnie zwrócić uwagę na to, żebyście na pewno hamowali, jeżeli jeździcie po szosie ścigaczem czy jakimś większym motocyklem, hamowali dwoma hamulcami, czyli główny to jest przód i dohamowujecie sobie tyłem. Jak ktoś po prostu, bo ja znam takie szkoły, takich rajderów, co tylko przed nim hamują na ścigaczu, nie? No musi się wyrobić u Was ten odruch hamowania dwoma hamulcami, bo w razie W zawsze Wam będą potrzebne te dwa hamulce, czyli po prostu tu delikatnie, przód mocno, tył delikatnie, no wiadomo jeszcze jaka powierzchnia, bo nawierzchnia, jeżeli będzie mokra, no to tego nie zrobicie, czy będzie posypana jakimś piachem, nie? Nawierzchnie są różne. Co jeszcze? No w tym sezonie, no to
Na pewno będę jeździł ścigaczem, na pewno nieraz mnie zobaczycie na odcinku na ścigaczu. Mam dużo kolegów rajderów, Patryk, Mikołaj z Poznania, Nabor, którzy też mają właśnie ścigacze i będziemy się spotykać, będziemy sobie takie tripy robić od miasta do miasta, czyli na fajne miejscówki. A w ogóle no, każdy będzie miał inny sprzęt, no to też fajnie to ograć i pokazać. A chciałem teraz wam w tej chwili powiedzieć po prostu jak macie uczyć się wchodzić w te zakręty, żebyście nie nawalili sobie głowy z książek, z YouTube'a i z wiadomości od kolegów, jak macie wchodzić w zakręt na ścigaczu. Czyli tak, kupujecie sobie 600 czy 1000, to już tam obojętnie jaki, z tych starych, nie wiem, nawet 500 można sobie kupić, ale to są już motocykle, na przykład 125 R-ka. Tam w zakręt tak samo się wchodzi jak i 1000. Powiem wam, wytłumaczę wam teraz, w tej chwili. Słuchajcie, słuchajcie uważnie. Nie dajcie się manipulować. Ja wam to wytłumaczę w prosty sposób. Słuchajcie, tu macie prawą stronę, tu jest lewa, nie? Chcę skręcać w prawo. Jeżeli chcę skręcić w prawo, poczekajcie sobie, kamerę poprawię. Jeżeli chcecie skręcić w prawo, pochylacie się głową do lusterka, do manetki, tak? I automatycznie, jeżeli się pochylicie, pochylicie się. Tyłek zostaje na miejscu na początku, tak? Nie przechylacie całego ciała. Ale wystarczy, że pochylicie całą głowę i wam bark i to wszystko i ręka dopchną prawą manetkę. I już motocykl wam zaczyna schodzić w prawo. Jeżeli chcecie jechać w lewo, tak samo, taki sam ruch, głowa do lusterka i automatycznie ręka manetkę popchnie i skręcacie w lewo. Zapamiętajcie to, bo to jest bardzo ważne. Z własnego doświadczenia później powiecie, że tak, to jest dobre. Po co wy macie sobie zaprzątać głowę jakimś przeciwskrętem, jakimś coś, bo ktoś używał, a ktoś nie używał, a jak to się robi, a po co, a jak? Po prostu prawa strona, pochylacie się na prawą, lewa na lewą. Do zakrętu dojeżdżacie, przypuśćmy 90 na godzinę, lecicie, nie? Patrzycie, zakręt jest. Odpuszczacie, zwalniacie na 70, trzymacie cały czas obroty, pochylacie się. Zależy no jaki to jest jeszcze zakręt, ale przypuśćmy, że to jest taki łuczek sobie, nie jakiś tam mocny zakręt, ale po prostu taki fajny łuk. No i co? Na początek, wiadomo, no, w te zakręty można więcej wchodzić. Ja tam po 150, po 180 wchodziłem, zależy jaki, co, ale mówię po prostu jakiś sobie taki prosty łuczek, nie? Jedziecie 90. Zwalniacie, dohamowujecie do tego zakrętu na 70, pochylacie się, trzymacie równo gaz. W połowie tego zakrętu, w połowie, próbujecie już troszkę podkręcać ten gaz, troszkę, a potem już dzida, nie? No i po prostu jak zaczniecie to trenować, czy w lewo to samo. U mnie na przykład w lewo jest gorzej z tymi zakrętami, wolę zakręcać w prawo. Ale znam jednego kolegę, który tylko po prostu w lewo potrafił zawodowo to robić. No na przykład kolano na prawą bym zrobił, ale na lewo już jest bardzo ciężko, nie? Zresztą to widać po oponach. Będziecie zawsze widzieli, kto zamyka oponę, co i jak, nie? Takie fajne tematy, nie? Wśród tych, którzy jeżdżą szosą i w ogóle na ścigaczach, nie? Fajne tematy i polecam tor. Polecam tor, żebyście sobie tam wszystko mogli poćwiczyć. Tam zawsze jest jakiś rider, który po prostu więcej wie i wam to wszystko podpowie. Pamiętajcie, w prawo pochylacie się całym ciałem, barkiem, wszystkim, głową do lusterka, nie? Pyk. Samo wam to przyjdzie, zobaczycie. I nie będziecie musieli czytać i oglądać jakichś filmików na YouTubie, z których po prostu nic nie będziecie rozumieć i się dopytywać jeszcze innych. Okej? No i co? No jeszcze tak, no szerokości, lewa w górę i po prostu czekajcie na mojego Fireblade'a, uważajcie na samochody. Niektórzy na to potocznie nazywają puszki, trzeba mieć szacunek do wszystkich, czyli samochody. Pamiętajcie, kierowcy nie patrzą w lusterka, a wy musicie mieć głowę dookoła, znaczy głowę dookoła głowy. Nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu na szybko nie przychodzi mi. Po prostu musicie wszystko przewidywać, wszystko totalnie, nie? Pieszych, kierowców, rowerzystów, hulajnogistów, innych motocyklistów, po prostu. I wszystko będzie dobrze i sezon dobrze się skończy dla was, dla waszych maszyn. Ostatnio Clemens, nie, mówi, kurde, jechałem choperem, ty no wyjechał mi jebs, nie? Kurde.
Takie historie. Są tragedie też na motocyklach i właśnie chcę, żebyście uniknęli tego. Pamiętajcie o hamowaniu dwoma hamulcami. Pamiętajcie, żeby uważać na wszystko dookoła. Nara, hejos, nawet na zwierzęta. No i nie zapierdzielać tak mi szybko, nie? No. I got broads in Atlanta, just to be in the family.